Witam, witam w Wiedźminie 2 na złych wyborach razem z Geraltem Gołodupcem. No i cóż, idziemy po imprezie odebrać nasze fanty, bo tutaj ostro zaszalał Gertrud. Tatuażu już się nie pozbędziemy i co ciekawe, można ten tatuaż jakby odtworzyć w trzeciej części, jeśli wpiszemy sobie zapis i mamy właśnie na Geralcie ten tatuaż dwójeczce, to jest takie... To nosimy, szefie, skoro port jest zablokowany. Żeby nie odwyknąć. To jest fajne nawiązanie i fajny taki easter egg, że nawet taka drobnostka zostaje. Chociaż z drugiej strony troszkę wam powiem, że jestem zawiedziony tymi zapisami, tym postępem, który przeszedł na trójkę. Wydawało mi się, że będzie tego więcej, że będzie miał to większy wpływ, no ale... I tak trójeczka kapitalna, nawet jeśli miałbym się przyczepić do jednej rzeczy, mogłaby być to właśnie ta, że mało rzeczy na przykład z jedynki czy z dwójki miało odzwierciedlenie w trójeczce, jakby takiej dużej sadze, ale no... Tak to wygląda. Czy my musimy tutaj iść, czy to jest tam? Loredo. No to jest chyba tam. To jest tam, już wiem. Też dzięki wielkie za wszystkie rady. Pamiętajcie o łapeczkach, jeśli chcecie więcej Wiedźmina 2 i częściej. Notuje mnie pewne pytanie. Fol, co taki Wiedźmin Maciego Gamratka jada? Grzybki? Kasze? Czemu kasze? Przecież to człowiek jak i my. Poci się, krwawi, więc pewnie i kaszę wpierdala. I dzięki za radę, mówiliście, żebym grał najpierw w misje poboczne, a później fabularne, żeby więcej wycisnąć właśnie z tej fabuły. To jest jak najbardziej sensowne. Tu jak wychodzimy... Vernon Roche. Przepraszam bardzo. Czy to się nie wczytało? Chyba się nie wczytało. On się przesunie? Dawaj, tu się nic nie wczytało. No, jeszcze trochę! Zmień chwyt! Chwyt! Ludzie znają się na siłowaniu jak ja na chędożeniu troli. Kurczę, gdzie to jest, to ja nie mam pojęcia. Ale na górę tu mogę iść. A może na dół? Pewnie tutaj. Czy tu mam jakieś fanty fajne? Pyk, pyk, pyk. Łoreny, łoreny! Łorety, łorety! Trzeba dom lać po pyskach. Udawaj, że nie widzisz. Nie patrz mu w oczy. Nigdy. Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i strzygę? Spodziewałem się tego. Nie wiem, powiedz. On obala flaszkę, coś tam próbuje, wreszcie zasypia jak zabity, a ona wstaje rano jako dziewica. Notatki. Dzień dobry. Ja po moje oporządzenie. Witaj. Czym mogę służyć, kawalerze? Znasz komendanta? Pan Loredo to wielki człowiek, wielki. Opiekuje się nami, wspiera. Podatki są akurat takie, jakie powinny być. Jesteśmy wszyscy zadowoleni, że właśnie on zarządza faktorią. Bardzo nam tu wszystkim dobrze. Co ty bredzisz, kobieto? Osada zrujnowana. Loredo was zastraszył, a teraz okrada. Nie gadajcie takich bezeceństw, panie Wiedźmin. Ja złego słowa na komendanta nie dam powiedzieć. To święty człowiek i już. Boisz się go, co? Spieprzaj, prowokatorze! Podobno ty najlepiej wiesz, co tu się wczoraj działo. Lepiej nie pytaj. Lepiej mów. Nie ma nic za darmo, a już na pewno nie w bordelu. Może innym razem. No to do widzenia. Ale beka. Witaj. Czym...
Podobno... Lepiej. Nie ma... Co za masakra. Może innym razem. No to do... Witam. Serio? Tak... Dużo podobno... biorą tutaj? Lepiej mu... Nie ma... Fatalnie. Fatalnie. Się porobiło. Może innym razem. No to do widzenia. Witaj. Ej, ale czy... teraz... Podobno lepiej. Czy oni schodzą z ceny? 30, a nie, chyba podwyższają. Może innym razem. No co ty? Witaj. To całość czy... muszę... Teraz będzie podobno 40. Lepiej. Nie ma nic. 42. Ja pierdykam. Nie będzie. Gadaj. Przyszliście dramat. Tu w pięciu. Chociaż nie. Przyczołgaliście się. Przyczołgaliśmy się? A jakże? Jeden z tych niebieskich zamówił 5 dziewcząt. Dałam wam najlepsze, bo dobrze płaciliście. Co było dalej? I to jest najciekawsze, bo zamiast chędożyć jak normalni ludzie, to wsiedliście na moje dziewczyny i kazaliście się im zawieźć do portu. Niemożliwe. Spytaj tej, co mundur nosi. To Wes też tutaj była? A była, była. Próbowała was powstrzymać, ale gdzie tam? A gdzie tam? Dobra, no to teraz Wes, może ona ma. Może ona ma, proszę państwa, nasz ekwipunek. Gołodupiec cały czas tutaj śmiga. Nie, ja tu dłużej nie wytrzymam. Ten, co kazał mówić do siebie wujku? Nie, tego się chciał. Ja sobie tutaj muszę szaber zrobić, bo jestem bidny jak... jak kościelny Geralt. To jadł. Tamtego nie jadł. Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i strzygę? Nie wiem, powiedz. A, tu się nie wychodzi. On obala flaszkę, coś tam próbuje, wreszcie zasypia jak zabity. Jeszcze nie mam tutaj ogarnięcia w tym terenie, muszę... Muszę się wdrożyć, proszę państwa. Chleje, a nie gapi się. Kloc drewna. Dobra, tutaj sobie wyjdziemy. Vernon, czy ty coś wiesz? Bywaj, Rosz. On się nawet słowem nie odezwie. Taki but z niego. Ten jest dobry. Wysłannik. Wysłannik piekielny. No dobra, sprawucha jest. Nie ma pan, tylko Wes. O! Twoja nienawiść do Skojatel to jakaś zemsta? W ogóle mnie nie znasz, Geralt. Człowiek czy nieludź nie ma znaczenia. Zostaliśmy powołani do walki ze Skojatel i wypełniały nasze zadanie. To tylko bandyci kryjący się po lasach. Gdyby byli pośród nich ludzie, zabijałabym ich tak samo. Bez mrugnięcia okiem. Piękna okolica, co? Wolę takie zapomniane przez bogów i ludzi mieściny niż zamki i pałace. To rządzi prawo silniejszego. Przynajmniej wiesz, czego się spodziewać. Tak, podoba mi się tu. Więc jak to się stało, że wylądowałaś w niebieskich pasach? Skąd to pytanie? Problemy z zaufaniem. Lubię wiedzieć, kto za mną stoi. Nie masz się o co martwić, Wiedźminie. Jestem dobra w tym, co robię. Pod żołnierską maską kryje się wrażliwa dziewczynka. Chciałbyś, żeby tak było, co? Biedna Wes. Przykro mi, ta dziewczynka to nie ja. Człowiek, którego szukam, jest dużo groźniejszy od Skojatel. Nie myślę. Skoro wywiódł w pole Geralta z Rivii. To nie był pierwszy zamach na Foltesta. Jednego takiego już zabiłem. Może być ich więcej. Jeśli ktoś nawali, to zapewniam cię, że nie ja. Jestem żołnierzem, bo się do tego nadaję. Nie marzyłaś nigdy o innym życiu? Czyżyk, nasz strzelec, próbował kiedyś uprawiać ziemię. Nie miał do tego ręki. Ale wpakuje mi bełt między oczy z 80 kroków, co? Ze 100. Próbowałam gotować, serować. Uśmiechałam się jak lalka, roznosząc piwo w karczmie. Nie czułam się z tym dobrze. Rozmawiałem z burdelmamą. To wszystko prawda?
Próbowałam was uspokoić, ale uparliście się, że na kurwich dupach przepłyniecie rzekę. Nie udało się, ale dzielnie próbowaliście kilka godzin. A dalej co było? Stwierdziłeś, że chcesz zostać żołnierzem niebieskich pasów i koniecznie musisz mieć tatuaż. Jaki tatuaż? Taki jak my. No i masz. Olera, gdzie moje rzeczy? Rozrzucały się gdzie popadło, schowałam je do tego kufra pod oknem. Dzięki, Wes. Oj, panie Gertrud! Zwariował pan. Kufra. Czy to już wszystko? Miałem wątpić. Rozmawiaj. No zobaczymy, nie? No to tak, zbroje. Nie, to nie wszystko. Rękawice. Broń. Tym bardziej nie wszystko. Proszę państwa. Gdzie jest moje barachło? Bo tu jeszcze. Geralt? A, pewnie tu. Dobra. No i super. Geralt jest przeciążony? Dramat społeczny, proszę państwa. 2-5-4. Tylko ja się tu ubiorę. Srebrny. Stalowy, długi miecz. To jest stalowy. 10-13. Fajny. Kochla. Mam nadzieję, że będzie łaził normalnie teraz. Teraz tak, tu się ubieramy z utwardzonej, skórzana kurtka, znoszone spodnie. Rękawice. A, w sumie fajne. Niebieskich pasów. Nie. Chociaż. Ciężkie spodnie. Ta pikowana skóra też jest fajna, nie? Na krwawienie. Na truciznę tu się przydaje. Dobra. Jest epicko. Mamy naszego... Ej, no jeszcze jesteś przeciążony? Co się z tobą dzieje? Co się z tobą dzieje? Fabularne, rupiecie. O. Łachmany. Dobra. Idziemy to spylić, kurde. Dramat totalny. To dzisiaj może być taki poboczny. Tutaj wyjaśniamy wątki. Ja mam sporo jeszcze takich zadań właśnie, kłopoty z trolem na Endriagi, na Nekery. Możemy też iść właśnie już do lasu, może z Cedriciem pogadać. Może to z tą Maleną. Zobaczymy, tam różne questy sobie poodbieram. I później dopiero pójdziemy na Kairana, nie? No witajcie. A mów nas sprzedosz. Jakie rupiecie. Dobra, 2-4-4, alchemia, rzemiosło. Popularne. Fragment mechanizmu. Dwa, cztery, jeden. No masakra. A czy tu jest gdzieś skrytka? On miał chyba skrytkę, nie? Do cechu nie przystanę, kropka. Czy gdzie my mamy skrytkę? Nie, tutaj nie ma skrytki. Kurde! No wiadomo, że w trójce jest, ale czy tu mamy skrytkę? Radzę przemyśleć stanowisko. Cech chroni, pomaga, a wypadki przecież się zdarzają. Szczerze nie wiem, ale jak tak jestem obładowany, no to będzie bieda, nie? No ale cóż. A jednak to
prawda. Idziemy. Idziemy sobie, proszę państwa, do lasu. Narobić hałasu. I teraz co? Na nekery? Spróbujemy zrobić nekery. Dowiedz się więcej na temat nekerów. To bym musiał przeczytać te... Gdzie byłeś? Księgi. Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric. Nie pakuj się w to. Kiedy spotkaliśmy Shile, zbladłaś. Wydawało ci się. Za dobrze cię znam. Shile to jedna z najpotężniejszych czarodziejek. To nie powód, żeby się jej bać. Nie wolno jej ufać. Uwielbia manipulować ludźmi i jest bardzo przebiegła. Masz jakieś dowody? Dobrze wie, że straciłeś pamięć. Udawała, że nie jest tego świadoma. Po co? Nie wiem. Trudno dojść, o co jej naprawdę chodzi. Przekonajmy się. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. No wiesz ty co? Jak ja mam kwesty... Poboczne. Szukam elfa Cedrica. Ktoś wie, gdzie on jest? A o co chodzi? Chcę go w dupie słonia. Dziadowie, widzicie i nie grzmicie? Po co mu dwa miecze? Gubi je czy co? No chyba pójdę, bo jeszcze mi quest, kurde, przyjdzie koło nosa. Cedric! Cip. A to nie ten quest. Imbelk, niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimie. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadba mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wafail. Panie Cedric. To ty jesteś Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivii. Wiedźmin i... Triss Merigold. Pięknie pachniesz, Triss. Cedric, spójrz na mnie. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivii? Pysk po prostu. O co walczą z Skojate? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych, walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty? A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorveta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały, Ensid. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka. Albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. Kim ty właściwie jesteś? Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami i czyhającymi w lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyję w nim od lat. Rozumiem go. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę, wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. Może wrócę, kiedy wytrzeźwiejesz. Słyszałem, że wiedźmini są długowieczni. W takim razie może dożyjesz tego dnia. Ta elfka, o której rozmawiałeś przed chwilą, jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła. Prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna, że Dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano, może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy. Zamierzam zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki.
Staram się trzymać Neckery z dala od Bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż Neckery. Czyli Staruch, znaczy Kejran. No, nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca, jak robić dzieci. Wy, Wiedźmini, wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz, mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potworę w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu dobijam schwytanego wewnyki Neckera, dla ciebie będzie to pestka. Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale a te nie potwory dziwię się, mocne, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgaardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmażyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców, ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch duan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich albo przez ich rodziny. Spróbować nie zaszkodzi. Halo! Wykonaj dla mnie przedmiot. Halo! Błyskotka, dratwa, dudnik. O, ekstrakt z gruczoła Andriagi. Przynęta. 7 dyszek. No, proszę państwa, proszę państwa. Oczy krabopająka. Pożoga. Fajne tu macie, panie. Mierdziucha. Fajne macie tutaj. Naprawdę fajne. No dobra. Na razie to mnie nie stać. Chcę zabić Kejrana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most Enseed. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? Co ona robi? Nie chce jej się łazić nawet? Lenistwo. Lenistwo. Dobra, Cedric, ty tam spoko, ziomek, jesteś. Masz różne tutaj pułapeczki. Rozmaitości. Wiecie co? W szponach szaleństwa. Okej, okay, to jest okej. Okay. Idziemy na... Nekuchy! Dowiadz się więcej na temat Neckerów. No ja wiem, że mogę tam iść do tego prezesa Narodowego Banku, ale... Idę w świat. Będziemy walczyć. Ja sobie wezmę pana Quena. O, witam serdecznie. Zastanę na tej stronie.
O, na 8 poziomie wiem, że tam się ogarną te skille. Necker wojownik. Już widzę, jak mnie robi. Łapki. A to mocny zawodnik. Witam pana Neckera. Uzbrój pułapkę. Tam krabopająki są. Sobie pozbieram truchło. Nie, one chcą walczyć! One chcą walczyć! Ja bym musiał to zniszczyć, nie? No nie! Kurde, prawie mnie zabił. Nie damy się! Dowiedz się więcej na temat Neckerów. Kurde, jak się niszczyło? No wiem, że trzeba mieć petardę, ale czy w dwójce też? Witam, Nekucha. Wydaje mi się, że muszę rozwalić ten rój. O! Albo im więcej zabijam, tym się więcej dowiaduję, nie? Tak to było. Gniazda Neckerów. Używając kartacza. Albo, czy ja mam kartacz w ogóle? Kartacz, kartacz, kartacz! Nie mam kartacza. No i bida. Bida totalna. Dobra. Teraz tak, eliksiry. Mm-hmm.
Dobra. Niebezpieczny ten las. Ja się cofnę. Dziwne, że nie zginąłem jeszcze. Dobra, tu sobie przemedytujemy i bym potrzebował kartacza, tak? Ewentualnie inną. Kurczę, no nie wiem, czy inną będę mógł. Samą. Smoczy sen. Niestety nie ma, więc będę musiał iść do Cedrika. No, nie ma lekko. A Cedrika już pewnie nie ma. To pójdę ewentualnie do jakiegoś tam zielarza na rynku. To już Cedrika nie ma, nie? Ale beka. Powiem wam, że dwójeczka to jest dużo trudniejsza niż trójka. Tak w ogarnięciu. Grałem no jakiś czas temu w dwójkę, a już tak nie pamiętam takich niuansów, takich, których gra nawet nie mówi, nie? W sumie, a potrzebujemy to zrobić. Moim zdaniem tutaj jest taki soulsowy aspekt. O, jest Cedric. Panie dzieju. Potrzebuję na kartacza. O. Dobra. Gra gitara. Zrobimy sobie tego na kucha już. Pewnie mogłem gdzieś to zdobyć, ale... Wiecie, jak to ja. Nieogarnięty. O! Spoko. Akcept Iren. Fajniuśnie, fajniuśnie. I teraz sobie wytworzymy tu. Kartaczyk. Jeszcze nie wiem, jak tego użyć. No ale... Nie, od razu... Wiedźmina zbudowali, nie? O, znisz gniazdo. Jerdyknie! Magia. To miejsce mocy. I co, nic z tego nie wychodzi? Jak to, nic nie mogę z tego zebrać? A, neków jest. Chyba dlatego. Tu kolejny. No chyba nic, jeśli coś takiego mamy. Uwaga! Zapalone! Dobra. Więcej was matka nie miała? Miała, miała. Nekuchy to są śmieszne stworki, nawet w Gearsach były. Wiecie, że jak ostatnio grałem wtedy na streamach, to te nekuchy mnie robiły? Na jakim ja poziomie grałem? Na mrocznym? To już chyba jest miejsce na kraby, nie? Ten tajemniczy lat.
Czyli po prostu jak walczymy, to mamy więcej wiedzy o danych krabach, nie? Dobra. Nie kochy! Cip, 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 cip. Tam jest taki jakby czerwony punkcik, czyli wokół niego powinny wszystkie kuchy się znajdować, ale no... Jest jak jest. No i co, Gertrud? Nie, przecież to chciałem. O. Ojeju. Dobra. Będzie wesolutko, oj, będzie wesolutko! No i tu już wiem, że zginę. A ten las ma tyle szczegółów, wiesz. Jestem w szoku. Wojownik mnie przeraża. I co, nie ma nekuchów? 3 na 4. Tu jest pułapka. Może ta osełka mi się przydała, bo trochę cisnął, nie, Gertrud? Trochę cisnął. Ale jesteś brzydki. To jest zasadzka. Gwardzista. Nie no, one tak cisną. Nekuchy! Skąd ty przyszedłeś? Skąd ty przyszedłeś, panie Nekuch? O, nawet nie byłem przeciążony. Kolejna pułapka. Nie, no muszę uważać. Idę to zniszczyć. O! Nagroda cię nie ominie, panie Wiedźmin. Dobra, tu jeszcze pójdziemy na Endriagi. Od razu. Dowiedz się więcej, czyli muszę troszkę powalczyć. Ale myślę, że tu sobie skończymy. No, Lameriada poważna to już była. Ale przynajmniej nie zginąłem. To jest progres. Jeśli macie jakieś tipy odnośnie tej walki z potworami, to bardzo chętnie posłucham. Czytam wszystkie komentarze.
I kto dotrwał do końca, niech napisze Nekuch. Widzimy się następnym razem. Bywajcie.